Stowarzyszenie Po prostu Pomagam Radia Sud organizuje kolejną już bożonarodzeniową akcję charytatywną. Tym razem zbieramy pieniądze na rehabilitację dla chorego 18-miesięcznego Kryspina Woźniaka z Kępna. Mały Kryspin urodził się 1 kwietnia 2013 roku w kępińskim szpitalu. Jego stan od początku był bardzo ciężki. Otrzymał zaledwie 2 punkty w skali APGAR. Urodził się w ciężkiej zamartwicy z zaznaczonymi wykładnikami wcześniactwa. Już w pierwszej dobie chłopiec trafił do oddziału neonatologicznego w Ostrowie Wielkopolskim. Tam rozpoznano u niego encefalopatię niedotleniowo-niedokrwienną, zaburzenia napięcia mięśniowego, brak odruchu ssania i połykania. Chłopiec karmiony jest rurkami wprost do żołądka, cierpi także na przepuklinę mocznową prawostronną. Aby skompensować występujące znaczne opóźnienie rozwoju psychomotorycznego, chłopiec potrzebuje odpowiedniej ilości specjalistycznych zajęć. Kryspin wymaga intensywnej rehabilitacji, która wspomagałaby i poprawiła jego rozwój ruchowy. Ciężka jest sytuacja, ale jakoś trzeba sobie radzić. Ale w ogóle był rehabilitowany już mały? Tak, w Ostrowie. Był 2 razy po urodzeniu. No i później miał jeszcze turnus, ale to były wtedy problemy z karmieniem, bo wymiotował, ulewał, tracił na wadze bardzo dużo. Także przywieźliśmy go z Ostrowa po 4 tygodniach rehabilitacji w stanie krytycznym. No to co wypił, to więcej z organizmu wydalił niż zostało. Na rehabilitację w kępińskim szpitalu dziecko czekać musi jeszcze kilka miesięcy, co dla niego oznacza dalsze cofanie się w rozwoju i brak radości ze zwykłego jedzenia i czucia smaków. Rodzina 18-miesięcznego Kryspina nie stać na specjalistyczną, prywatną rehabilitację. Na utrzymaniu niepracującej matki jest jeszcze 2 malutkich dzieci. O czym matka marzy dla Kryspina? Chciałabym, żeby Kryspin mógł mieć specjalistyczną rehabilitację, żeby już mógł dojść do siebie. I żeby może chodził jakoś o własnych siłach. I ja. To jest najważniejsze. Ja jestem dzieckiem. Ja jestem mama, a ty dziecko, tak? Dzięki pomocy babci oraz Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kępnie rodzina wiąże koniec z końcem. Jednak na leczenie malucha nie starcza już pieniędzy. Dlatego Stowarzyszenie Po prostu Pomagam Radia Sud organizuje zbiórkę pieniędzy na leczenie dziecka. Już w niedzielę 21 grudnia na ulicach Kępna i Baranowa pojawią się wolontariusze z puszkami. Każdy grosz, którym wesprzecie Państwo naszą akcję, pomoże małemu Kryspinowi w powrocie do normalnego życia. W zamian podzielimy się z Państwem wigilijnym siankiem. Jak zawsze liczymy na Państwa hojność i szczere serce.